O cholera, co oni ze mną zrobili? Nie, Rasazi, kim ty jesteś? Rzeczywiście ona jest po prostu takim uśmieszkiem. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. Dzisiaj kolejny odcinek z czegoś, co bardzo lubicie, co ostatnio wam się spodobało, czyli Bad Bed. Dosłownie. Lecz tym razem będzie to oczywiście Meat Fight Masses i zobaczymy, jak będzie wyglądała zakonnica, seller oraz nasz rusek w takiej wersji, wiecie, po prostu bad, gdzie nie wygląda to za dobrze. Tutaj mamy Casanova. Wiecie co? Może dajmy tego Casanovę na start. Dawajcie, lecimy najpierw od Sellera. Tak wiecie, no odwrót tym razem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodoba. Komentarz, bo przypinam dużo serduszek. Zdacie mnie, wiecie o tym. No i suba, jeżeli nie subujecie. Okej. Okay. Zmodowaliśmy to tego gościa. Ale na boot bad. Okej, czyli tutaj myśli autorów tego moda są, tak? Generalnie chodzi o to, że nudziło im się to, tak zrobili Sellera na takiego, wiecie, głupka po prostu. Pokażę ci, co zrobiłem, no właśnie, z tym głupkiem. Co? Dlaczego tu jesteście? No, właśnie, musicie wiedzieć, że dialogi w Bad Bed generalnie są zawsze takie głupkowate. Znamy to, więc mogę to pomijać po prostu. Tak, nie obchodzi go jak się tutaj dostaliśmy. I lubisz McDonalda? Wow, musisz być naprawdę głupi. Ty, co to za obrażanie? Halo, Seller, weźcie się uspokój. Znam twoje imię. No tamtego nie będę mówił, wiadomo. Bo to jest tutaj niemiłe słowa rzuca. To miejsce to gówno. Nawet wymazałeś moją siostrę. Tak, sprawdziłem to w plikach i jest po prostu taką wesołą minką. Nienawidzę cię. Okej, czyli za długo nie może utrzymać tego miejsca. Już i tak wyglądam jak kupa. Że co? No dokładnie, też mam takie co? Jakby... Dobra, dobra, to jest piękne. Pa, 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 pi, pa. Co jest? Jakby nie wiem, trochę takim garcelą zajeżdżało, że niby kaszla, ale... Nie no, dosłownie kocham serię tych modów. Piękne to jest za takie wyluzowanie. Dobra, posłuchajmy sobie. Ba, 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 ba. Jak się trzepie, nie wytrzymam. O nie, tak ładnie było full combo. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, jak już obejrzycie cały odcinek, czyja piosenka najbardziej wam się spodobała. Czy będzie to może zakonnica, czy będzie to rusek, a może właśnie nasz Seller kochany. Dajcie po prostu znać, jestem ciekaw, ale to oczywiście jak już obejrzycie. Mówię tak już, żebyście wiedzieli teraz. To jest dosłownie ten mem, że mamy Sellera w domu. Znaczy, Boże, że mamo chce Sellera. A matka mówi, mamy Sellera w domu. Mamy Seller w domu i proszę bardzo, Seller. Kaszlę do mikrofonu. Ło, to mi poszło bardzo ładnie. Wiecie co? Nie wiem czemu, ale Bad Bed idzie mi dosłownie o wiele lepiej niż w oryginale. Tam chyba miałem już 30 misów, tak szczerze. Nie no dobra, może 26. No ale i tak. O co chodzi? Tak widzowie, ja wiem, że wy lubicie takie głupotki, że takie dziwnie narysowane w paincie mody są ciekawe. To mnie właśnie skusiło, żeby jeszcze zobaczyć, co dzieje się u zakonnicy.
Naprawdę jestem pełen podziwu jakby tej osoby, która, wiecie, robiła te dźwięki do tych piosenek, tam sobie baba mówiła po prostu do mikrofonu, bo zakładam, że tak to mniej więcej wyglądało. Jesteś naprawdę głupi. Myślisz, że pozwoliłbym ci przejąć świat tymi głupimi reskinami? Po prostu cię zabiję, no bo cię nienawidzę. LOL XD, FLR, coś tam. Do zobaczenia w piekle. Nienawidzę cię, J, coś tam. Co się dzieje w ogóle? O co chodzi? O cholera, co oni ze mną zrobili? Nie, Rasazi, kim ty jesteś? Rzeczywiście, ona jest po prostu takim uśmieszkiem. Co oni tobie zrobili? Rzeczywiście, halo? Bad Bad, co wy zrobiliście Rasazi? Jaki łeb głupi. Nie no, wiecie, oczywiście mówię to w żarcie. Masakra. Dobra, zobaczmy, jak wygląda zakonnica i Rusek. Lecimy. Myślę, że polecimy też z tekstami, bo widzę, że są tutaj nowe dialogi, tak więc to też jest ciekawe. W ogóle ta ikonka na pasku życia, ja już to widzę! Ja już wiem, że to będzie ciekawe. O, pizza! Bardziej jestem gościem od burgerów. No dalej, gość. Co jest w ogóle? A, no może nie tak źle? Ta zakonnica nie wygląda tak źle. Okej, chcę zjeść pizzę. Powinieneś tutaj przyjść. Nie możesz wisować pizzy. To było głupie, co? No okej, podzielę się pizzą z tymi dwoma dzieciakami. Rozmawiała oczywiście z Ruem. Nie, czekajcie. Ruf. No, wypowiedziałem dobrze. Jejku, nienawidzę wypowiadać jego imienia. To jest zawsze takie ciężkie. Znaczy ciężkie, zawsze zapominam. Siema, chcecie pizzy? Bip, bip. No, wreszcie mówi bip. No ja i mój chłopak, po prostu, ja i boyfriend, szukaliśmy McDonalda. No dalej, dalej, co wy, no pizza jest lepsza od McDonalda. Bip, bap, bap, bap. Okej, pizza lepsza od McDonalda, widzę, że zakonnica tutaj się upiera przy tym, że ta pizza jest lepsza. No dobrze, dobrze, sobie myśl co chcesz, my mamy swoje zdanie. Widzowie, robimy wojnę w komentarzach, co wolicie, McDonalda? Pizzę? Oj. I nie wiem, co tu jeszcze w tym modzie będzie. Zobaczymy, co nam Rusek powie, co lubi. Chyba burgery, bo w sumie mówił, że jest bardziej gościem, co burgery by zjadł. Także tak, burgery, pizza czy McDonald's. Możecie też napisać w komentarzu dodatkowo. Dużo będziemy mieli wojny w komentarzach pod tym odcinkiem. O. Ale to wygląda spoko. W sensie, moment, to jest... normalny śpiew, ja myślałem, że to będzie zmienione. Czyli co, jakby tylko seller jest zmieniony? Serio? Szkoda. No ale dobra, zagramy. Zobaczymy po prostu, jak wyglądają. Żeby nie przedłużać, bo widzę, że to jest normalna nutka. Nie ma tutaj żadnego, wiecie, żadnych głupich dźwięków. To nie, a ten mod był najlepszy z takimi dźwiękami. Halo, co jest? Zaciąłem się. Normalnie, moderom się nie chciało robić dłuższego wiku, to zrobili tylko sellera. Nie wiem, takie mam wrażenie. Dobra, wiecie co, widzowie? Skoro tak to wygląda, no jakby nie ma tu żadnej zmiany, to ja po prostu lecę na freeplaya i zobaczymy, co będzie dalej. Mamy zawodnille na hardzie, zobaczymy, czy to będzie zmienione. Uwaga! O, i na to czekałem! Dobra, mamy to. Dobra, widzowie, to mi się podoba. Wracamy do gry. Czyli tamta pierwsza zakonnica nie była zmieniona. Mam nadzieję, że gospel będzie. Jak nawija. Co jest? Dobra, Roof jest naprawdę trudny. Jak zawsze.
Tam ina GF cały czas, nie mogę. To podwójne strzałki, nie. Nie znoszę. Po prostu piękne. Ja nie mam co mówić, naprawdę, to jest po prostu piękne. Chcę tego słuchać. Dosłownie to jest takie pom 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 pom. Nie no, ja podwójnych nienawidzę, znacie mnie widzowie. Naprawdę, padam przy tym. Wolę już mega szybkie, ale nie takie podwójne. Ale to ciszenie było. Ale czuć, że nie ma takiej mocy już z tego basu. Bad bad. Dobra, ale pamiętam, jak nie mogłem kiedyś tego w ogóle przejść. Dobra, jesteście gotowi na wielki finał? Dosłownie, zakonnica w gospelu. No tego jestem ciekaw. Mam nadzieję, że jest zmieniona. Mamy ją. Chyba, że zakonnica w ogóle nie jest, ale powinna, bo słyszę taką, wiecie, połamaną nutę. Nie brzmi to dobrze, więc to musi być zmienione. Co tam jest napisane w ogóle na tym okręgu? Halo? A nie, nie jest... Co? No nie, no dlaczego zakonnica nie jest zmieniona? Widzowie, chyba zakonnica nie bierze udziału w naszym głosowaniu. A dobra, jednak jest! Dobra, to jest git. Dobra widzowie, tak więc teraz możecie już napisać w komentarzu, czy może Roof, czy Seller, czy zakonnica mają najlepsze piosenki w Bad Bad. Dajcie znać w komentarzach w tym momencie, ja tutaj sobie dogram do końca, no i posłuchajmy. Czyli zakonnica i tak musi tak piszczeć jak Nokia. Tego się nie zmieni, spoko. Może być. No i misa mamy. Naprawdę nie mogę tego przeczytać. Co tam jest napisane na tym okręgu? Może wy widzicie to? Jak widzicie, to możecie napisać w komentarzu. Ja totalnie ślepy jestem. CLF? Nie, w ogóle mi to nic nie mówi. Gdybym mógł się temu przyjrzeć, to bym pewnie wiedział, a tak to... Dobra, odpala się, uwaga, słuchamy. Nie wiem jak wy, ale ja sobie bujam główką do tej nuty. Piękna nutka. Ole, poleciała. Pamiętam, jak pierwszy raz w nią grałem, to była masakra. Nie mogę. Badzi. Nie no, boyfriend, błagam się. Nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam ze śmiechu z boyfrienda, naprawdę. Badzi. Nie no, masakra, co jest? Cudowny mod. 10 na 10 IGN. Tak więc w ten sposób wyglądałby mod z zakonnicą, ale w Bad Bad. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i do usłyszonka. Trzymajcie się.